Komisja Budownictwa również na tym posiedzeniu. Albo władze zaczną oszczędzać, albo miastu grozi stagnacja. Tak przedstawia się sytuacja finansowa Mławy. Na sesji skarbnik miasta Henryk Antczak poinformował, że jeśli miasto nie zaoszczędzi 6 milionów złotych do 2014 roku, nie będzie w stanie normalnie funkcjonować. Te groźnie brzmiące słowa nie są już ostrzeżeniem. Jeśli w budżecie nie znajdą się kilkumilionowe oszczędności, miasto zostanie zmuszone do drastycznych cięć wydatków. Może też stracić zdolność kredytową. Ostatnie lata dosyć dobre dochody, nadwyżki budżetowe, szczególnie w poprzedniej kadencji, trochę pozwoliły nam w cudzysłowie poszaleć. Przychodzi czas racjonalnego działania na rzecz miasta i jeśli nie zmienimy struktury wydatków, drodzy Państwo, w roku następnym, w latach następnych 2015-16, niestety nie będzie środków na inwestycje. Nowe rygory finansowe nałożyła na samorządy ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie w 2011 roku. Jednak o zmianach samorządy wiedziały już dwa lata wcześniej, kiedy parlament uchwalił ustawę. Do 2014 roku miasto musi zaoszczędzić kilka milionów złotych. Co najmniej 6 milionów złotych musimy wygospodarować, czy nie chcemy, żeby miasto normalnie funkcjonowało. Niestety w roku bieżącym, jeśli analizujecie Państwo te materiały, tak nie jest. Jeśli w tym roku tak nie jest, a do tego wskaźnika rok 2014 będą się liczyć trzy poprzednie lata, więc 2011, 12, 13, no to jeśli w 11, 12 trochę poszaleliśmy, to trzeba zacisnąć pasa w roku 2013, żeby z tych wskaźników, z tymi wskaźnikami się uporać. Inaczej Regionalny Zbiór Rachunkowy nie przyjmie takiego budżetu. Ten materiał, który Państwo dzisiaj uchwalicie, uchwalaliście już od kilku lat, od dwóch lat właściwie, to jest materiał, który podlega analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej, również w Ministerstwie Finansów. Na tym się opiera stabilizacja finansów naszego miasta. Tam są wskazane kierunki rozwoju, a przede wszystkim nasze możliwości. Tegoroczne wydatki sięgają kwoty przeszło 73 milionów złotych. W przyszłym roku miasto musi zmniejszyć je do 69 milionów złotych przy założeniu, że ponad 3 miliony uzyska z tytułu sprzedaży nieruchomości. Roku bieżącego, które wydatki planujemy bieżące w kwocie 73 449 412 zł 94 grosze. Na rok 2013 niestety te wydatki muszą być niższe o 4 miliony złotych i wynosić dokładnie 69 427 345 zł 5 groszy przy założeniu, że w kolumnach tam, gdzie mamy sprzedaż majątku, te kwoty 1 600 000 i 1 900 000 w latach 2012-2013 będą możliwe do realizacji. Z takiego wstępnego oglądu sytuacji niestety te zadania czy uzyskane środki z tych tytułów mogą być problematyczne do osiągnięcia. W związku z tym, o ile zmniejszymy dochody na sprzedaży majątku, o tyle będziemy musieli zmniejszyć również wydatki bieżące. A tych rzeczy jest sporo. Budowa przedszkola samorządowego na Wólce, budowa kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej, czy też boisk sportowych przy ZPO nr 1 w Mławie. W sumie to prawie 6 milionów złotych. Gdzie pan widzi możliwości w cięciu tych kosztów w wydatkach bieżących? Czy można uznać na przykład te ograniczenia w oświetlaniu ulic w Mławie, czy to już jest wstęp do tego rodzaju oszczędności i czy to jest jakiś jeszcze inny przewidziany program tego typu działań oszczędnościowych? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no na pewno jest to wstęp do oszczędzania. Natomiast kwota 4 miliony złotych z warunkiem, jak powiedziałem, że uda nam się uzyskać kwoty ze sprzedaży mienia w roku bieżącym 1 600 000, w roku przyszłym 1 900 000. Jeśli tych kwot nie uzyskamy, to te oszczędności niestety może być jeszcze bardziej drastyczne. Wszystko wskazuje na to, że przyszły rok będzie jeszcze trudniejszy dla budżetu miasta. Niestety jest to konsekwencja, którą ponosimy za zbyt swobodne działania władz miasta w poprzednich latach. W czasach prosperity na rynkach finansowych nikt nie brał pod uwagę takiego obrotu spraw. Dziś spokojnie spać mogą tylko ci, którzy wówczas działali ostrożnie.